Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Womir Ziemiński, kontradmirał Morskich Drużyn Strzeleckich. Jesteśmy na powitaniu Daru Młodzieży i powitaliśmy tutaj uczestniczkę tego rejsu. Może się przedstawisz? Paulina Piepiórka. Jak? Paulina Piepiórka. Nie Przepiórka. Nie Przepiórka. To przyleciałaś na żaglach. Tak jest. Ale na silnikach też płynęliśmy. Skąd płynęliście? Z Panamy. A z Panamy. To ile mil morskich przepłynęłaś do Gdyni teraz? Ponad 5000. Masz policzone? W książce praktyk jest wpisane około 6000. No tak, no bo tam robiliście skakiem pewnie. Nadrobiliśmy. Tak, musieliście hasować, ja wiem. No i co, jak te wrażenia z rejsu, Paulina? Niesamowite. Rejs był przepiękny, mieliśmy różną pogodę. Chłopaki fajne? Chłopaki bardzo fajne. Tak. Maszyna w nim była najlepiej, bo jestem praktykantką maszynową. Tam ciepło było. Bardzo ciepło. U góry wiało, a na dole. Jaki silnik tam był? Sulzer, 8 cylindrów. O, ile koni? O, malutko. No mamy 750. 750, ale przełożenia? Ale mamy dwa silniki, więc nadrabiamy. Na dwie śruby? Na jedną śrubę. Dwa silniki na jedną śrubę? No tak. To jak wy to robicie? Normalnie. Macie takie przełożenia? Tak, przekładnia jest. Przekładnia jest. Jest. A ty się znasz na przekładniach? No, oczywiście, że się znam. No. Na którym roku jesteś? Na drugim roku. Jakiej uczelni? Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. A przedtem, jak się nazywało? Akademia Morska. Czy jesteś obcykana, widzę, wszystko pamiętasz. Jeszcze tak, chociaż faktycznie ponad 2 miesiące bez lądu. Co cię szczególnie w tym rejsie, że tak powiem, zbulwersowało? Kompletnie nic. Zawsze było wesoło? Zawsze było bardzo przyjemnie. A ja słyszałem, że wylała się zupa 150 litrów. Wylała się. Coś możesz powiedzieć na ten temat? Byłam, nagrywałam. Tak, ale czy to wylałaś ty? Czy... Nie, to nie, ja tylko ulałam tak z dwie miski. Dwie miski. A dlaczego takie wylewanie zupy było? Co się zdarzyło? Bardzo duże przechyły były. Przechyliło was? Przechyliło. A ile skali Beauforta było wtedy? 12. 12, aha. Węzłów było z 62. Na węzłach też, to ty tam też silników wtedy siedziałaś, czy jak? Nie, bo my siedzimy i na pokładzie i wtedy i w miałeś służbę. Tak. No i tak, przepraszam pana, bo ja bym więc może tak, jeszcze mam takie pytania na koniec. Co byś chciała powiedzieć młodzieży? Czy warto pływać darem młodzieży? Warto pływać darem młodzieży. Dlaczego? Niesamowita przygoda. Uczą morza. Czego się nauczyłaś tak naprawdę? Co ci to dało? Nauczyłam się tego, jak pracuje siłownia. Siłownia. Czyli silna jesteś kobietą. Siłownia. Pracy też się nauczyłam, chociaż wcześniej też pracowałam. Zdyscyplinowana już byłam wcześniej. Przez ojca. A, przez babcię. Gdzie to jest? Właśnie babcia teraz, mów tutaj. Co, powitałaś wnuczkę babcia? Tak, z radością. I więcej obiecam, że ona już nie puszczę ją. Jak nie puścić, jak ona będzie musiała płynąć? Pływać. Nie ma wyjścia. Jak już raz zasmakowała morskiej przygody, to będzie chciała. Ja coś powiem więcej. Ja jako kontradmirał Morskich Drużyn Strzeleckich zawsze pływam. Nieważne, kochanki, żony. Może jest najbardziej, kocham najbardziej. No, nawet jak mi papuga zdechła, to się nie przejmowałem. Ale ja potrzebuję opiekunami. No ja wiem. No na pewno jakby przyjdzie, przypłynie na ląd, będzie się opiekować tobą, babciu. Jak masz na imię, babciu? Honorata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ahoj. Pomorska Telewizja Narodowa dla was z powitania Daru Młodzieży. Pozdrawiam i zapraszam do Gdyni i zapraszam w rejsy Darem Młodzieży. Oczywiście to nie jest łatwo tam się dostać na ten statek. Dziękuję bardzo.